Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank Tales of Destruction i w tym odcinku będziemy dalej kontynuować oczywiście naszą serię, już tak troszeczkę przerwaną na chwilę z powodów już bardzo dobrze znanych, ale na tym dalej będę się wywodził, jak już wejdziemy do gry. Specjalnie tutaj zacząłem, bo to od razu będzie poziom lotniczy. Wzorowany na Star Foxa trochę. Więc... O właśnie. Star Fox po prostu, no. Idealny Star Fox i... spokojnie. Tak od razu też mówię, gry z GBA też będą, czyli... Rayman Hoodlum's Revenge będzie, tylko będę... Muszę po prostu do tego wrócić na... PS3 do tych miejsc, w których już byłem, bo action jest do dupy, nie będę z niego nagrywał z PC, więc po prostu muszę poczekać trochę, aż no, znaczy musicie trochę poczekać, aż po prostu przejdę i będziemy mogli spokojnie nagrywać to, więc Ratchet Rayman Hoodlum's Revenge. No i oczywiście Spyro, o którym mam w sumie trochę do pogadania, ale to od tego będzie osobna pogadanka, bo ponieważ został zapowiedziany remaster Spyro! Raczej remake. Nienawidzę tego, że teraz nam wszystko mówią remaster. Został wreszcie zapowiedziany remake od ludzi, którzy zrobili Crasha. I po prostu jestem w niebo wzięty, bo jak dobrze wiecie, ja jestem po prostu... wielkim fanem Spyro. Spyro prawdopodobnie będzie moją drugą ulubioną serią? Zaraz po Soniku? To jest po prostu... Ja kocham Spyro po prostu. Jestem po prostu ucieszony jak małe dziecko, że coś takiego zostało zapowiedziane i po prostu... sierpień to po prostu będzie coś dla mnie. Ogólnie druga połowa roku to będzie... wow! Nie dość, że Sonic Mania Plus, to jeszcze właśnie Spyro, może nawet Spider-Man, bo się zastanawiam dosyć. Dużo tego będzie i ja się kręcę, ja po prostu jestem podjarany. I mówię, no będziecie mieli pogadankę o tym. No, po prostu nie wiem co powiedzieć, jestem tak po prostu podjarany tym, że co się stało. Taki super dzień po prostu mam. To jest po prostu idealne podsumowanie. Byłem po prostu w szkole i patrzę newsy ze Spyro chodzą. No i tak pod koniec mojego bycia w szkole, kurde, trailer. Takie co? No i trailer był i już się łyska w boku zakręcił. A i może trochę wyjaśnię to na temat tego poziomu, w którym jestem, bo trochę się tak zająłem tym Spyro, ale sorry ludzie, ale hype to wiadomo. Otóż no, ten poziom, jak już wspomniałem, jest bardzo wzorowany na Star Foxa. I jest ich bodajże 3 w całej grze, albo 4, nie pamiętam. I to, co ja cały czas rozwalam, te takie... Jak się nazywa trójwymiarowy trójkąt? Jak się nazywa trójwymiarowy trójkąt? No powiedzmy, że... No to co teraz rozwaliłem. To jest właśnie, no jak teraz zauważyliście, to jest potrzebne do zdobycia złotej śrubki. Złotej śrubki nie są potrzebne, ale chcę po prostu wam pokazać, jak się to zdobywa w tych poziomach. Bo niektórzy nie wiedzą i ja też nie wiedziałem, jak byłem młodszy i po raz pierwszy grałem w tą grę. Na które przypał był. No i teraz mamy... tego ziomeczka. Więc tak, nasz Aphelion ma dwa stany. Dwa tryby ataku. Naładowany, który teraz wam pokażę, jak się... O, teraz. Im dłużej go trzymamy, tym lepszy, silniejszy jest atak. No i oczywiście normalne działka. Najlepiej cały czas używać tych działek. Po prostu kiedy się naładuje, to używać właśnie tych kul energii. To jest najlepsza wtedy strategia, według mnie. Ale nie, po prostu Spyro mnie dzisiaj tak wybił z rytmu, że to po prostu
Wow. Pogadanki sobie nie odpuszczę. Znaczy, tak technicznie rzecz biorąc, to w sumie już bym sobie odpuścił Spyro na polskim kanale. Bo ja po prostu mam plan na ten angielski kanał, jaki chcę założyć, że po prostu zacznę z Spyro, jak wyjdzie. No po prostu, no. To właśnie taki najlepszy wybór chyba, bo Spyro dosyć się. Teraz będzie popularny. Znaczy, zdecydowanie dużo mniej niż Crash. Sądzę, że będzie popularny Spyro osobiście, bo bądź co bądź Crash swoją trudnością, o jakiej ludzie zapomnieli, zachwycił, że tak to powiem. Podczas gdy Spyro tak naprawdę no, jest prostą grą. Wszystkie trzy części są bardzo prostymi grami. I jedyne czym mogą, to nostalgią przyciągnąć i swoim klimatem. No i oczywiście byciem Coletatonem. Bo to też nie jest dosyć spotkane w dzisiejszych czasach. To znaczy niby Ukulele wyszło, Super Mario Odyssey i Aha, Ten Time. Ale no, nadal to jest mało w porównaniu do tego, co było kiedyś, bo no kiedyś to no, nawet by no, sam Crash, który też był takim jakby Coletatonem, Super Mario 64, ogólnie Mario, Banjo-Kazooie. Później jeszcze Ratchet przyszedł, który też ma niby tak, przynajmniej no, na początku miał taki duży aspekt kolesarstwa odnowy, że no, dużo trzeba było zbierać rzeczy. No i później to tak jakoś zanikło, aż w końcu no, nie wyszło Ukulele i tak po prostu to wróciło nagle. Jestem szczęśliwy z tego powodu, ja uwielbiam Coletatony. Uwielbiam taką subgenre platformówek, to jest po prostu według mnie świetne wtedy. I teraz się ogólnie na nowo trochę przyzwyczaiłem do sterowania w Ratchetie, bo gram w sobie, jak możecie się domyślać po ostatnim moim unboxingu, w Ratcheta dużo, ostatnio. Z 2016 roku i ta gra jest piękna. Sterowanie nie mogę się przyzwyczaić cały czas, ale zdecydowanie się odzwyczajam od starych sterowań. Bo co mnie najbardziej denerwuje w tym nowym Ratchetie, to to, że strasznie jest ułatwione sterowanie. Że żeby skoczyć, żeby ogólnie używać Clanka, to normalnie musimy użyć R2. No, na przykładzie właśnie Ratchet Clank Total Destruction, R2 i skok. Podczas gdy w Ratchetie na PS4 jedyne co musimy zrobić, to wcisnąć jeden przycisk. I ten przycisk to jest R1. I tak możemy po prostu używać Clanka normalnie jak teraz i jak teraz. I to tak mi się nie podoba. Może w ustawieniach coś porobię, może tam coś jest. Nie. Nie wpatrywałem się, ale Jezu, ile bym dał za po prostu customowe kontrolki w Ratchetie w tym 2016, albo jakieś stare sterowanie, taki tryb starego sterowania, to po prostu ojeny brałbym taki tryb. Ale bym grał wtedy. I zbieramy te statuetki Tachyona, które nam odblokują bodajże to miejsce, chyba tak, nie fajnie. Dobra, 5 na 6, gdzie jest 6? Gdzie jest 6? Gdzie była? O, i tutaj w ogóle zostaniemy turbobuty. I one są fajne, bardzo spoko, polecam. Gdzie jest ten ostatni? Chyba, że jest później, ja po prostu nie pamiętam. Co jest bardzo możliwe, bo ja z moją pamięcią nie jestem zbyt... Znaczy, moja pamięć nie jest idealna. Nie oszukuję was i nie będę nigdy oszukiwał, bo to jest po prostu żałosne oszukiwać, jak moja pamięć jest zła. I tu w ogóle jest arena tam, o. Nie wiem. I don't know. Nie znam się, ale nigdy przecież nie... A, tam jest, okej. Okay. Nigdy przecież tą grę nie grałem w życiu. Co? Tornado Launcher, Predator Launcher. Tak i tak. Lubię te dwie bronie.
I co ja bardzo chcę, to najpierw to odblokować. Dammit. To. I dual target detects this powerful blast of grain as a break. Tells two racks to lock on to each target. Nice, okej. Okay. To już mam prawie. To jest jedna z moich ulubionych broni. Predator Launcher właśnie i Tornado Launcher. Chociaż dużo ludzi nie lubi Tornado Launcher ze względu na to, że korzysta z... Jeszcze nie ma, okej. Okay. Korzysta właśnie z... Jak się ten kontroler nazywał? Six Axis. Właśnie, z Six Axis korzysta. I to jest... Wait, what? No, goddammit! No tam jest, no to dlaczego... Czy jej nie zebrałem po prostu? I tam pójdę najpierw właśnie po charge booty. Tak będzie prościej i szybciej będę się poruszał, więc... Szkoda, że raczej się od razu przyczepia do tych takich, no. No wiecie, do tych metalowych powierzchni nie można już na nich helipakiem. Nie pamiętam. Thruster pack, tak to się chyba nazywało, tak? Gadżet. Helipack, dammit. Poprawiłem się na źle. Nie jest dobre. Dobra, ale mamy tu i lecimy sobie tu. Po co komu ten niebieski swing shot. Chyba mówiła Helga. RIP Helga w Ratchet 16. Znaczy nie RIP, że nie żyje, tylko po prostu RIP, bo jej nie ma. Chociaż przyznam, w oryginalnym raczej też jej zbytnio nie lubiłem, chociaż faktem była tylko w jednym miejscu, nie no, w dwóch, nie, w jednym albo w dwóch, pamiętam. Tak szczerze, to taka mi była obojętna szczerze, jak wróciła do trójki, to była taka, I guess fajnie, ale po co ją znowu wzięliście, no, trochę nie rozumiem tego. Ale no... No. Chociaż przyznam, trójce była bardziej fajna, bardziej mi się podobał jej postać, mi się bardziej podobała. To zdecydowanie muszę przyznać. Więc pójdę tu i muszę wyjść chyba na samą górę, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Nie, muszę po prostu iść tam. Więc mogę zrobić coś takiego. Dobra, nie drzyj się, tak. Jezus Maria. No, dlaczego w nim... Ratchet, goddammit. Mogę na quick select dać... Nie mogę. Damn! To ja tak nie lubię tego automatycznego swingshota, że to jest po prostu... Bo ja się zawsze boję, że on się nie wybierze i to najbardziej mi przeszkadzało, jak po raz pierwszy grałem w Quest for Booty. Nigdy mi się tam po prostu nie chciał wybrać. Nigdy. Zawsze najpierw musiałem spaść, zabić się, albo nie zabić się, ale to tylko w niektórych miejscach. I tyle właściwie. Albo się zabijałem, albo nie. Ale to po prostu było okropne. Nienawidziłem swingshota. Bałem się go zawsze używać. Aż w końcu nie zagrałem bodajże w Size Matters, gdzie była właśnie... Chyba była może... Nie. Size Matters też był. Nie pamiętam, która to była gra, ale w którejś to trzeba było wybierać swingshot. I to mi się podobało bardzo.
I nadal nie lubię screenshota w grach, w których nie można po prostu go dać na quick select, bo nie ufam mu ani trochę. Bo to... Ale... co to się stało? Jedno co zrobiłem, to użyłem helipaka i... Co się stało? Nie, to jest niewidzialna ściana. Ale... what the... Ja nic nie zrobiłem. Ale laguję strasznie przy tym. Spróbuję to jeszcze raz zrobić. Chyba to było coś... Nie no, bo ja tylko na to zrobiłem, tak? Może jakoś źle wyliczyło moją pozycję i przez to... mnie tak trochę utentegowało. Może wiem, że w A Crack in Time jest parę exploitów związanych z właśnie grawitacyjnymi butami i jak Ratchet działa na nich, więc to wiem, że jest coś takiego. No i otrzymaliśmy charge buty, które robią coś takiego. Znaczy nie to, ale no... coś takiego. I teraz jesteśmy po prostu 100 razy szybsi. Więc mniej więcej tam glitch w właśnie... A Crack in Time polega na tym, że musimy skoczyć i w odpowiednim momencie zrobić Hyper Strike. No i przez to będziemy się... Może zademonstruję to na Let's Playu, może nie. Jak będziemy kiedyś robić. Cztery za jednego ostatnio. Jak będziemy robić A Crack in Time. Okidoki. Teraz mamy to. Jak teraz mam charge buty, to po prostu teraz wszystko będzie nam prościutko leciało. Wiesz, w sumie mogę zupgradować teraz, mogę zrobić tak i mamy w 100% zrobiony Predator Launcher. Myk. Wow, czyli Ratchet z 2016 to nie jest jedna gra, w której się to dzieje. Nic. To znaczy wiem, że pamiętam, że w Size Matters tak nieraz miałem, że właśnie skrzynki mi zostawały w powietrzu, chociaż powinni spaść. Ale teraz to zauważyłem po raz pierwszy w Future Sadze. Ten odcinek jest pewnie pełen glitchy. Zresztą jak większość moich filmów, na serio. Ja mam jakiś dziwny talent do glitchy w grach. Nie ja sobie wybierałem to przekleństwo. No, ale ja tych panów bardzo nie lubię. No, teraz. Ten launchpad. Smyk. Spadaj. Dzięki. Ja bardzo lubię teraz. To jest bardzo fajna broń. Ja polecam każdemu. I dlaczego to wszystko się jest rozwalone? To mnie najbardziej ciekawi. Uff. Nie pykło. Dobra, więc teraz idziemy tutaj. Mykniemy tutaj. No i myk. Teraz jeszcze nam się zleweluje Predator Launcher i będzie po prostu... taki będzie po prostu brak. A nie mówię? Ogólnie Predator Launcher jest cholernie prosty do... zupgrade'owania, to jest...
strasznie łatwa broń, jak im do używania, do ogólnie grania nią. No i też jest bardzo potężna, no jak widzicie, no. Jeszcze dodatkowo, jak ja mam tak wcześniej zupgrade'owaną całą, to po prostu to jest... To jest po prostu aż, nie wiem. Okej, więc teraz użyję tutaj Fusion Bomb. Albo i nie. Co ja mam to zrobić? Nie pamiętam, co ja mam to zrobić. O, teraz mnie nie zraniło. Okej. Nie no, spoko. Ale kurde, teraz mnie ciekawi, jak się mam tam dostać, nie pamiętam. W ogóle. Może... Nie. Nie. Tutaj. Możecie mi napisać, jak się tam dostać. Na pewno nie wrócę po to, bo mi się nie chce, ale... Może teraz się rozwali? Nie. Okej, więc nie wiem, o co z tym chodzi. Tego nie chcę. Chcę co? Oh shit, oh shit, oh. Okej. I myk! Bardzo się dziwię, tak, skoro już mowa o tym właśnie Predator Launch. No szczerze, że bardzo się dzieje w sumie, że powrócił w Ratchet 2016. Bo bądź co bądź, no to w życiu nie było. Aby raczej. Znaczy tak, wiem, że większość to jest właśnie broni właśnie z Sagi Future i tak dalej. Nie musicie mi o tym mówić, bo dobrze już o tym wiem. Ale no tak, takie według mnie jest dziwne to. I jakby co, moją ulubioną bronią jest Pixelizer, można się tego domyślać, ale tak jakby ktoś tylko chciał moją opinię o tym, jak na razie o reimaginingu, to właśnie no, moją ulubioną bronią jest obecnie Pixelizer. Jak z tym pozostanę, prawdopodobnie na spół jak kiedyś tam będzie za ho ho ho, to może właśnie będę też... Chyba, że z jakąś znajdę moją bardziej ulubioną broń, ale jak na razie Pixelizer nie ma... Nie ma sobie... O Jezu. Nie ma sobie równych, co? Welsh. Więc teraz użyjemy Tornado Launcher, który nic nie zrobi. Więc zrobię to. Trochę go poużywam teraz. No i nice. Więc teraz potrzebujemy wejść tu, na arenę i myk. Dobra, więc to jest po prostu arena. Niczym się to tak naprawdę nie różni od tego, co było we wcześniejszych Ratchetach, czyli jak właśnie w... Nie, sorry. Jak to było właśnie w dwójce, trójce, całym gladiatorze, znaczy różni się od tego w gladiatorze, bo na tym nie polega cała gra i bądź co bądź zadania polegają tak naprawdę tylko na zabij X przeciwników i będziesz fajny. Więc no, praktycznie na tym polegają. No, oczywiście czasem się dostaje też za to broni, jakieś różne duperele. Może to trochę będziemy się zajmować właśnie tą całą areną
w następnym odcinku, żeby sobie trochę parę rzeczy zdobyć, ale obecnie jakoś mi się nie chce. Nie ukradę, po prostu mi się nie chce tego robić teraz. Ja to tylko jestem do fabuły teraz. I właśnie może następny odcinek poświęcę na to. Wszystko idzie co na jedno uderzenie, to jest po prostu świetne. Powiemy, jak wszystko idzie, jak pomyślę. Szybko. Zaraz będzie level 3 Predatora. This is just a reminder that beverages are not permitted inside the arena. Violators will be fined and... Ale akurat w Quest for Booty, to tak jeszcze ciekawostka, to bardzo lubię Alpha Canyon. To broń, którą zobaczymy później prawdopodobnie. Troszeczkę, ale no tak tylko mówię, że właśnie tam najbardziej lubię Alpha Canyon, bo... praktycznie przy tej broni finałowy boss to jest nic. Quest for Booty. Ci, co grali, to prawdopodobnie wiedzą. Ale tak tylko właśnie zaznaczę. W ogóle taka ciekawostka też mała, jakby jak ogarnąłem, o co chodzi z tym levelowaniem broni, jak grałem właśnie w Toss of Destruction. Bo później w Quest for Booty przeszedłem znowu grę i przed planetą, znaczy przed finałowym bossem na wcześniejszej wyspie, właśnie przed finałowym bossem, to po prostu cały czas zginąłem i zabijałem te kraby, przez co miałem wszystkie broni na V5. Tak chciało mi się. Bo mi się nudziło i no. I miałem tak fajnie. Dobra, więc to jest jeden z, jeśli dobrze pamiętam, 3 bossów właśnie tej areny głównych. I teraz przynajmniej każda nasza broń nie zabiera mu jednego tylko obrażenia. Tak, mówię do ciebie, raczej cię 16. I zaraz będziemy robili. Voila. Helipods. Congratulations! You remind me of me when I was a young fighter. Only shorter and less strapping. Quark, do you mind telling us what you're doing working for Tachyon? Oh, just a little thing I like to call saving the universe. There I was, surrounded by Tachyon's minions, perched on the brink of certain death, staring into the icy precipice of the inevitable. I knew I had to take action. I engaged my foes, channeling days of kung fu classes, and dispatching my crouching kitten style with lethal precision. But alas, these rock-hard pecs and unbridled machismo could only hold out for so long. After destroying 2,000 of them, a lucky shot rendered me unconscious. For the safety of the good citizens of Kurwan, I swore allegiance to Tachyon's army and became his confidant. Which means you used your powers as a world-class suck-up to save your own hide. Little column A, little column B. Here, take this. It'll explain everything. The optical relay is damaged, but maybe you can find a ship to play it on. Ingrate! Quit messing around and get over here. I have boils that require lancing. Coming, Your Excellence. Pray for me. No, więc to był Quark. I w sumie tak naprawdę nie mamy co na razie robić już. Możemy po prostu wyjść z areny. I otrzymaliśmy właśnie te pierdółki. Się nazywają helipody. Może robić to? I guess. I możemy wrócić do naszego statku. Więc no, póki co na arenie nic tak naprawdę nie ma ciekawego. Więc możemy... O! Okay, that's fine. All right, let's find out what Tachyon's up to. Greetings, inferior beings of Polaris.
Does your life lack a sense of purpose? Do you constantly worry about finding steady income? Do you like killing stuff? Then join the Imperial Army and aid me in my humble quest for galactic domination. Here you'll travel to new places, meet interesting people, and execute them in the name of me. Hold the phone! Did you just say I could meet interesting people? Why, yes, I did, celebrity hero Captain Quark. That sounds terrific. Tell me more. It's simple. Somewhere in this galaxy is the filthy Lombax secret responsible for the Kragnite defeat. As an official Tachyon trooper, your job will be to ravage every planet until it is found. Leave no stone unturned, no rebel spared. Exterminate anyone who stands in your way! All for a tidy salary and competitive benefits package. Wow, all that and travel too? Indeed. Take the Nundak asteroid ring, for example. Our spies have learned that the secret may be hidden here on this remote moon base. If you sign up by tonight, you can join in on the raid. Emperor Tachyon is an equal opportunity oppressor. Do you think this Lombax secret could be the weapon used to vaporize the Kragmites? Whatever it is, we need to get to it before Tachyon does. Czy mogę tak tylko powiedzieć, że głos Tachyona naprawdę mnie denerwuje? Nie lubię go. Znaczy, oddaję jego osobowość i jego, no, rasę. Ale to nie zmienia faktu, że on jest tak denerwujący, że ja... To jest po prostu... O Boże, nie lubię go. A więc, no, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że powrót serii i tak dalej. A więc nie mogę nic więcej powiedzieć, tylko no, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I tą planetę, pseudoplanetę, będziemy robić w następnym odcinku. Na razie, cześć! Pa, pa! Chaos! Control!